Korawa bardziej doświadczony. Czekamy, aż sędzia Grzegorz Szczepanik da znak i zawodnicy ruszą. Czy będziemy się spodziewać, czy możemy się spodziewać takiego chaosu jak w poprzednich walkach i wymiany agresywnych ciosów? Czy zawodnicy będą bardziej uważni i czujni od początku? Przekonamy się już za chwilę. I zaczynamy. Runda pierwsza. Obydwaj z klasycznej pozycji. Reprezentant Gruzji. Czarne spodenki Grzegorz Joniak. Spodenki białe. Wysoko uniesione ręce Gruzina. Ma respekt do ciosów Joniaka. Z pewnością oglądał jego walkę na ACA. Przeanalizował dobrze. O, po raz kolejny pojawia się dym w klatce. Po raz kolejny ta zasłona ninja jest używana. No może to jest jakiś sposób na to, bo zawodnicy Bepsun Gold Teamu dzisiaj naprawdę imponująca seria. A może to jest po prostu wyłączenie tej części siatki. No i teraz piękna obrotówka, ale świetnie wykorzystał to Grzegorz Joniak, który przewraca swojego rywala i teraz przyciska do siatki Akakiego Chorawę. Ten łapie podchwyty. No i jest garda motyla. Ale Grzegorz Joniak to jest doświadczony zawodnik jiu-jitsu. No tutaj w Bepsonie, jeżeli chodzi o elementy brazylijskie jiu-jitsu, teraz będzie próba podpięcia gilotyny, czy też anakondy. Ale rzuca się Chorawa, jak tylko może łapie teraz nogi rywala. No i Joniak na plecach. Widać, podrażnił jego ego tym obaleniem. Teraz sam wykonał skuteczne sprowadzenie walki do parteru. Jednak nie jest w stanie zadawać ciosów. Joniak dobrze się broni. Wyklucza rękę przeciwnika. No świetny tutaj podchwyt, taki można powiedzieć nawet pół Nelson w wykonaniu Grześka Joniaka. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielu ciekawych technik parterowych. Zdecydowanie, to jest zawodnicy nas rozpieszczają, jeżeli chodzi o ekwilibrystykę, o pomysłowość, o, że tak powiem, tą parterową inteligencję, bowiem naprawdę wiele technik, których często nie widujemy, a teraz Grzegorz Joniak, który wspina się, próbuje się wspinać po siatce, żeby wstać i zresztą zadawać ciosy w stójce. Widzimy też, że Grzesiek w tej chwili nosi te szczęśliwe rękawice z organizacji ACA, które zapewniły mu zwycięstwo z Erzurum Kajewem. Natomiast będzie próba teraz przetoczenia. No chyba tam już też są dziwna pozycja, bo w powietrzu nam zawisł nieco Chorawa, który cały czas idzie do przodu, ale oprócz tego, że idzie do przodu, to nic z tego nie wynika. No ma pozycję boczną, ale nie jest w stanie zaatakować. Joniak skutecznie się broni, wyłącza możliwość zadawania ciosów Chorawie. Teraz poza klatką toczy się kolejna walka z dymem, ale zawodnicy nie rozpraszają się tym i kontynuują walkę. Tutaj Joniak dalej skutecznie, nie daje sobie zrobić krzywdy w tym parterze. Pozycja dominująca Chorawy nic mu nie daje. No tak, no to jest tak naprawdę tylko kontrolowanie pozycji, bo no, nie możemy mówić o jakichkolwiek zapędach ofensywnych, bo takowych nie ma ze strony Chorawy. Grzegorz Joniak próbuje wstawać, próbuje gdzieś przechwycić cokolwiek zrobić. Tak na Chorawa, no lay and pray. Lay and pray, ale tutaj jeden człon tylko by się zgadzał. Tylko połóż. Nie ma tego dołóż, brakuje drugiego elementu. Lay and pray, kolego, to znaczy połóż się i pomóc, więc tutaj odmówimy o dwóch różnych rzeczach. Natomiast teraz znów garda motyla i znów próba przetoczenia w wykonaniu Grzegorza Joniaka. No tutaj trzeba przyznać, że Polak, kiedy tylko ma możliwość, to próbuje cokolwiek zrobić. No a Chorawa czeka na błąd, czy no nie wiemy na co czeka tak naprawdę, ale raczej nie jest postacią tutaj aktywną, nie jest postacią inicjującą akcję. No i tak naprawdę jest zamulaczem w tej walce. Tak, na pewno nie jest to efektowny styl, ale prawdopodobnie daje mu wygraną w tej rundzie, bo przez większość czasu jest z góry. Teraz spuścił trzy mocne ciosy. No i jest, próbuje wstawać Joniak, ale znów dobry podchwyt za nogi. No i zobaczmy, będzie znów ta sama historia, czyli trzymanie Joniaka, próba złapania gardy motyle i tam przetoczenia przeciwnika. Trzeba przyznać, że Joniak bardzo skutecznie się broni, nie daje zawodnikowi, przeciwnikowi zrobić krzywdy. Teraz tam straszy tą gilotyną cały czas, ale to nie jest wpięta ręka. Teraz kilka łokci, tak dał zwanych sygnał, zachowawczych. Dał sygnał sędzia, że trzeba więcej pracować, żeby ta walka utrzymała się w parterze. Teraz kładzie przed ramię na głowie znów próba obalenia przetoczenia z gardy motyle i wykonaniu Joniaka. Ale tam siatka przeszkadza, ale chyba będzie. Tak jest i teraz Grzegorz Joniak w pozycji dominującej od razu do siatki. No to jest firmowy znak z zawodników Bepsun Gold Team. Najpierw kolano na brzuch, a potem do siat. Tak przed rokiem w walce wieczoru Mariusz Joniak pokonał swojego rywala. Teraz północ, południe, no miota się jak wąż.
Akri, Horava, żeby uciec. Jest łokieć, no i znów jest próba wejścia w nogi. No i znów, teraz po raz kolejny. Grzegorz Joniak przyciśnięty do siatki. 10 sekund do zakończenia rundy pierwszej. Już zbliżają się obydwa narożniki, żeby pomóc swoim zawodnikom odzyskać siły w tej minutowej przerwie. No, co by nie powiedzieć, sporo sił zostawili, bo takie przepychanki w parterze naprawdę sporo tych sił zabierają. No, reprezentant warszawskiego Centrum Atletyki, no, mimo że gdzieś no, tej akcji nie inicjował, może w końcówce trochę bardziej się uruchomił, to też trochę tych sił stracił. No ciekawe jest to, czy to była taka taktyka, żeby przytrzymać, przemęczyć trochę Grzegorza Joniaka, czy po prostu gdzieś też respekt przed tymi umiejętnościami, jakie prezentują w płaszczyźnie parterowej reprezentacji Bepson Golf Team. Korawa położył swojego rywala na plecy i prawie położył do snu tutaj publiczność w Bielawie, bo zdecydowanie ta runda nie była efektowna w wykonaniu, ale efektywna. Zobaczymy, jak zaprezentują się zawodnicy w drugiej rundzie. Czy Grzegorz Joniak nie da się sprowadzić? No i mamy dwóch Grzegorzów w klatce i Akaki Horava, czyli Grzegorz Joniak, Akaki Horava, walka w Azymusze i jako sędzia Grzegorz Szczepanik. Waga półśrednia Grzegorz Szczepanik. I zaczynamy w stójce, więc teraz próba kopnięcia na głowę, ale błąd popełnił Grzegorz Joniak. No ładne wyniesienie, tylko zabrakło nieco kontroli tego lotu. Jeszcze cały czas trzyma jedną nogę Gruzina. Polak jest! Przewrócił teraz Horavę, jest półgarda, próbuje obpleść obydwie nogi wokół bioder rywala Horava. Straszy gilotyną Korawa. Tak jest, straszy gilotyną, tam złapany podchwyt, zostawił nieco głowę Grzegorz Joniak. Teraz sporo, sporo tego siłowania w parterze. Świetnie to zrobił teraz reprezentant Bepson Gold Team. No doskonałe. Obrót o 180 stopni, oczywiście, nie o 360, zakończony tym, że to podopieczny Sławka Grabowskiego jest z góry, jest w półgardzie i może zacząć pracować. No miejmy nadzieję, że w tym parterze, będąc z góry, pokaże nam nieco więcej niż Horava, który delikatnie zamula. Ale tam cały czas straszy tą gilotyną, ma podpiętą rękę pod szyją, próbuje teraz wyśliznąć głowę Grzegorz Joniak. Jest pozycja boczna. Wydaje mi się, Grzegorz Joniak już na ten moment zrobił więcej krzywdy swojemu rywalowi niż ten. Jemu w pierwszej rundzie, gdy miał pozycję dominującą, teraz pozycja boczna. To będzie próba chyba wykluczenia ręki. Jest kolana na tułów, ale czekamy na kolano, na brzuch i próbę przejścia do dosiadu. Teraz próbuje blokować biodra rywala Horava. Jest północ, południe. No zobaczmy, czy pokusi się o duszenie, czy też może dźwignie, czy zmianę pozycji. Ale teraz to zrobił! No, świetna eksplozja! Doskonałe mostowanie w wykonaniu Horavy i to on jest teraz z góry. Trzeba przyznać, że poziom walk, jeśli chodzi o płaszczyznę parterową, dzisiaj naprawdę wysoki. Mamy przekrój wszystkich technik. Przedziwne pozycje, co zauważyliśmy. Teraz dość klasyczna pozycja tutaj. Horava dociska do siatki i kontynuuje swoją taktykę z pierwszej rundy. Ale zdecydowanie Grzegorz Joniak tutaj nie pozwoli zamulać przeciwnikowi. Cały czas będzie szukał tego przetoczenia, z którego jest znany, z gardy motylej. No to jego znak firmowy. On w walce z Erzukajewem też korzystał z tej techniki. No mają dopracowaną niemalże do perfekcji. Zresztą w pierwszej rundzie właśnie w ten sposób przetoczył swojego oponenta. Ale jeżeli tutaj Horava myśli o zwycięstwie w tym pojedynku, to powinien przede wszystkim starać się zrobić jakieś spustoszenie w rywalu. No to, że przeleży na nim trzy rundy, raczej zwycięstwa mu nie da. Może nie został poinformowany przed walką, że może zadawać ciosy. No więc sędzia Szczepanik, prosimy o lepsze odprawy. Albo postanowił rozegrać to w stricte grapplingowej płaszczyźnie, nie zadając ciosów. Pokazać nam, że da się uzyskać zwycięstwo w walce, nie wyprowadzając ani jednego ciosu. I tę samą taktykę kontynuuje w stójce. Tu też czeka na atak rywala. Idzie po nogi. I bliźniaczo podobna sytuacja do tej przed chwilą. Joniak dociśnięty do siatki, jednak bez większego zagrożenia czy próby poddania ze strony Horavy. Tak, no wspomniałeś. No wielcy mistrzowie wygrywali walki bez zadania ciosu, ale
robili dźwignię, dusili, a Chorawa na razie, no i w tym elemencie też nie za dobrze. Ale na pewno zapisuje na swoim koncie skuteczne obalenia. No zdecydowanie tak, może jednak trzeba to przyznać, że jeżeli chodzi o umiejętności zapaśnicze, tych obaleń naprawdę sporo. No jeżeli ktoś by chciał to policzyć, to kto wie, czy to nie byłaby jakaś liczba rekordowa, jeżeli chodzi o polskie MMA, bo praktycznie każde wejście w nogi kończy się sukcesem. Teraz w końcu uruchomił te ręce Gruzin, trenujący w Berkut Warszawskim Centrum Atletyki, a więc może w końcu ta akcja się rozwinie, no i Chorawa pomyśli o tym, żeby jednak te ciosy zadawać. Ale trzeba przyznać, że bardzo dobrze przeplata tutaj te ciosy w stójce i szybko schodzi, obniża pozycję i schodzi do nóg rywala. Joniak nie ma nawet chwili, żeby dobrze się bronić przed tymi atakami. Jest pozycja boczna, tam jeszcze przełożona piszczel Grześka Joniaka. No i trzeba powiedzieć jasno, że w drugiej rundzie tutaj Chorawa nieco nam się uruchomił i powoli zaczyna to wyglądać jak prawdziwe MMA. Podrażniliśmy troszeczkę jego dumę tymi komentarzami o rzekomym zamulaniu i postanowił, że zada na ten moment 3 ciosy. Chyba na to nam jeszcze nie wystarcza. To jednak nadal za mało, ale jest skuteczny, prowadzi w tej walce. Ale wciąż niebezpieczny jest Grzegorz Joniak. Wciąż szuka tego przetoczenia, szuka możliwości zajęcia pozycji dominującej i przede wszystkim tego, żeby nie dać się rywalowi tak naprawdę w żaden sposób uszkodzić. Koniec rundy drugiej, rundy, która przyniosła nam o wiele więcej emocji, o wiele więcej aktywności z jednej i z drugiej strony, a więc tutaj już ostrzymy sobie zęby na starcie numer 3 tego wieczora. Zresztą to widzimy piękny anturaż bielaskiego amfiteatru, którego miejscu centralnym ustawiona jest właśnie ta klatka, którą Państwo widzą, oraz widzą Państwo tych fighterów, którzy rywalizują w kategorii muszej. Jedyna walka w kategorii muszej dzisiejszego wieczoru. Kategoria musza 57 kg. Niska waga, możemy spodziewać się, że zawodnicy będą mieli cardio, żeby w tej trzeciej rundzie pokazać nam jeszcze MMA. Nie będą słaniać się na nogach, chociaż wiele sił tutaj włożonych w ten clinch i pracę w parterze. Narożniki obu zawodników opuszczają klatkę i dostają w nią Kiko. Grzegorz Joniak, Akaki Chorawa i sędzia Grzegorz Szczepanik. No i ostatnie 5 minut teraz dla jednego i dla drugiego, żeby przechylić żadne zwycięstwa na swoją korzyść. Próbuje ruszyć Joniak. O, teraz kolano po przeskoku. Chyba nieco odczuł to zawodnik Bebson Gold Team. No, próbuje go teraz złożyć Chorawa. Będzie go oczywiście kładł na plecy z tej pozycji. Ale wciąż tutaj cały czas ten huk podpięty pod kolanem przeciwnika w wykonaniu Grześka Joniaka. No, on tutaj nie traci kontroli nad przeciwnikiem. Nie traci przede wszystkim czucia tego przeciwnika. Ale mówimy tutaj o braku aktywności z góry Chorawy, ale tutaj warto też dodać, że to też bardzo dobra defensywa w wykonaniu Joniaka. Nie pozwala na nic kompletnie rywalowi. Dokładnie, to jest specjalista brazylijskiej jiu-jitsu. Tak naprawdę tutaj centymetry robią różnicę. No i Chorawa też zdaje sobie z tego sprawę. No prawdopodobnie z tego wynikało jego, że tak powiem, mniejsza aktywność w rundzie pierwszej. Zresztą to też jest doświadczony fighter. On wie, że siły trzeba rozkładać równomiernie, bo walka może potrwać 15 minut. Ci z Państwa, którzy kiedyś walczyli i trenowali, wiedzą, że to nie jest wcale tak mało. No tak, tutaj ewidentnie przeważa doświadczenie Chorawy. Tak jak wspominaliśmy, walczył dla najlepszych rosyjskich organizacji. Wie, jak rozkładać siły. Czuł już te emocje w klatce. Dla Grzegorza Joniaka jest to drugi występ. Udanie zadebiutował w swojej pierwszej walce, zwyciężył. Czy uda mu się to w jego drugiej walce? No i znów teraz mamy gardę motylą. Próbuje zaczarować rękoma tam uchwyty Grzegorz Joniak. No i za chwilę będzie próbował windować pewnie przeciwnika. Aj, rzucił tą nogę, próbował trójkąta, ale szybko zorientował się w tym wszystkim reprezentant Gruzji, no sędzia Szczepanik, który już dał znać fighterom, że czas nieco wziąć się do pracy, jeżeli ta walka ma pozostać w płaszczyźnie parterowej. Grzegorz na pewno nie będzie zwlekał z podjęciem tej decyzji, tak jak zwleka z zadawaniem ciosów Chorawa. No i znów dystansuje w gardzie motylej Joniak, ale no niestety tylko po to, żeby wstać na chwilę i za moment już ląduje
na tyłku reprezentant Bielawy. No musi tutaj zmienić coś, musi zaryzykować Grzegorz Joniak, bo ta walka nie układa się zdecydowanie po jego myśli. Musi zaryzykować, ale warto też dodać, że na pewno już stracił sporo sił na tej walce. Dużo wkłada w defensywę, stara się wykluczać Korawę. Ile to już skutecznych obaleń Korawy w tej walce? No podejrzewam, że to jest liczba, która podchodzi gdzieś pod te rekordy, które wyśrubował GSP UFC. A rekord nie należy do Khabiba Nurmagomedowa? Musimy to sprawdzić. Musimy to sprawdzić, ale w walce na dystansie 3 rund to ciężko jest powiedzieć, kto tak naprawdę zrobił. 22 obalenia w walce z Abelem Trujillo, z tego co dobrze pamiętam. A też więc... podrażniony tym pierwszym skutecznym obaleniem Abela. Później przewracał właśnie w podobnym stylu, tylko że no jednak zadał swojemu rywalowi więcej obrażeń w tym parterze. Ale sędzia Szczepanik wcześniej podniesie nam rywalizację do stójki. No cóż, słucha Grzesiek tego, co ma do powiedzenia narożnik. Tam liczna grupa ludzi wspierających go. Jest Mariusz Linkę, jest Sławek Grabowski. Wszyscy z niepokojem patrzą na to, co się wyprawia w walce numer 7. Pepson Areny 5, no i kolejne wejście w nogi Chorawy. No i pytanie, dokończy to obalenie? Tak jak kilkanaście poprzednich. Warto raczej zadać pytanie, czy zadać cios po tym obaleniu. Wydaje się to być pytaniem retorycznym, bo jeszcze to obalenie nie zostało wykończone. Rywal wciąż na tyłku, chociaż teraz już powoli te plecy zaczynają opadać w poziomie. Podpowiada, jak tylko może Mariusz Linkę najwyższym stopniem w brazylijskim jiu-jitsu, jeżeli chodzi o nasz kraj, zawodnik, trener Grzegorz Joniak teraz, mimo że przy swoim narożniku, to cały czas tutaj robi pasywność, tak? Nie pozwala sobie zrobić krzywdy, ale też nie jest w stanie podnieść się. Nie jest w stanie, dokładnie, nie jest w stanie się podnieść, nie jest w stanie przytoczyć rywala, nie jest w stanie zrobić tego, czego tak naprawdę sytuacja w tej chwili wymaga, czyli zrobić czegoś spektakularnego, zaznaczyć to, że jest zawodnikiem lepszym. Musiałby spróbować pokusić się o poddanie, ale leżąc na plecach na pewno nie znokautuje rywala, zwłaszcza w tej kategorii wagowej. Więc szansą, myślę, Joniaka byłaby tutaj stójka, bo jak widać w tej rywalizacji zapaśniczej tej Korawa przeważa. I cały czas otwarta garda, spróbuje podnieść pozycję Korawa, szuka pika. Teraz Joniak, ostatnie 10 sekund, no wystrzelić, czy latającym kolanem, czy jakimś cepem weselniakiem, czymkolwiek tak naprawdę, no ale wystrzelił próbą obalenia, próbą nieskuteczną, no i wcześniej rozbrzmiał gąka, więc no teraz pytanie, jak sędziowie zinterpretują tę walkę, bo to też jest, że tak powiem, no różni sędziowie oczywiście mają różne perspektywy, no ty jesteś sędzią, siedzisz w miejscu, gdzie nie siedzą inni sędziowie, no więc zapytam ciebie, Olek. Jak myślę, tak naprawdę że w tej ty? Walce jednak przeważyła tutaj liczba obaleń. Grzegorz Joniak nie zrobił wystarczająco dużo z pleców, by móc tej walce wygrać, a jednak toczyła się ona głównie w klinczu i w parterze. Oczywiście Kukawa nie zrobił też dużo, by wygrać w tym pojedynku, ale chyba jednak wystarczająco. A więc zobaczymy, czy zostanie przerwana pasta trzech porażek z rzędu Chorawy, czy Grzegorz Joniak dopisze drugie zawodowe zwycięstwo, pozostając niepokonanym. Już za moment werdykt sędzia Szczepanik oraz konferencji dzisiejszej imprezy Andrzej Gliniak, sportowy głos Dolnego Śląska. Za moment ogłoszę. Panie, mamy czas na werdykt. Jednogłośną decyzją sędziów. Jednogłośna decyzja. Zwycięzcą walki zostaje Ahaki. A więc jednak pasta trzech porażek z rzędu przerwana, a Haki Korawa zwycięża i wyrównuje tym samym swój rekord. I wyrównuje ten rekord również Grzegorzowi Joniakowi, bo więc Joniak zejdzie z klatki z wynikiem 1-1 w zawodowej karierze, a Chorawa 3-3.